potrzebujemy Zbawiciela, ponieważ zgrzeszyliśmy i zasługujemy na śmierć, ponieważ Bóg ustanowił takie prawo, że konsekwencją grzechu jest śmierć i każdy człowiek zasłużył sobie na śmierć. Jesteśmy oddzieleni od naszego Ojca. Jesteśmy tutaj na ziemi, żyjemy w kondycji śmierci, każdego dnia umieramy. I potrzebujemy ratownika, potrzebujemy Zbawiciela, potrzebujemy Jezusa Chrystusa, ponieważ On poniósł naszą winę, On oddał życie za nas, On jest drogą. On jest drogą do poznania prawdy, która prowadzi do życia. Człowieku, jeśli chcesz żyć, potrzebujesz spotkać się osobiście z Jezusem Chrystusem w swoim sercu. Potrzebujesz podjąć decyzję poznania prawdy o Bogu. Nie bądź ignorantem. Czy to wierzysz, czy to przyjmujesz, czy to serca, czy to wierzysz, 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 czy to wierzysz,
abyśmy przyszli na wieczność, a prosić z Tobą wiedzę, że On jest Twoim Sprawicielem, że On jest Twoim ratunkiem. Prosić z Tobą wiedzę, że Jezus Chrystus jest Twoim ratunkiem. On powiedział, ja jestem droga, to jest jedyna droga na Ciebie, droga prawdy, droga Twojego zbawienia, droga Twojego ratunku. Co ty masz dobre boty tutaj na tej ziemi? To jest jedyny cel twojego życia, twojego bytowania tutaj na ziemi, aby poznać prawdę o Bogu. Po to tutaj jesteś. Po to Bóg dał ci ten czas tutaj na ziemi, abyś poznał prawdę. Nie bądź ślepy. Człowieku pogubnie. Zapragnij poznać prawdę, zacznij szukać prawdy o Bogu, ponieważ On jest źródłem życia. Bóg jest źródłem życia. Nie udawaj, że żyjesz. Twoje życie jest... Twoje życie tutaj na ziemi jest cieniem tego, co Bóg zaplanował dla ludzkości. On zaplanował życie w obfitości. On zaplanował życie w Jego obecności, w obecności Jego miłości. On zaplanował dla człowieka zupełną rzeczywistość niż to, co tutaj doświadczasz. Wydaje nam się czasami, że życie jest pełne blasku. Czasami odczuwamy to, że jesteśmy szczęśliwi i wydaje nam się, że to wszystko. Chcę Wam powiedzieć, że w Bogu jest dużo więcej. W Bogu jest dużo więcej niż ta marna egzystencja, którą teraz się zadawalacie. W Bogu jest dużo więcej. On jest źródłem miłości. On jest źródłem życia i potrzebujesz poznać prawdę o Bogu. Nie zatrzymuj się na to, ci przedstawiła religia na temat Boga, ponieważ to jest fałszywy obraz. Fałszywy obraz przedstawiony przez religię. Musisz poznać prawdę na temat Boga. Musisz poznać osobiście Boga w swoim sercu. Musisz zawołać do Niego i poznać prawdę. Zawołać do Boga i zapytać się, kim Ty jesteś. Boże, chcę Ciebie poznać. Kim Ty jesteś? Daj mi się poznać, Boże. Tak zawołaj do Boga, a On da Ci się poznać, ponieważ On odpowiada na pragnienia ludzkiego serca, który chce poznać prawdę o Nim. Ponieważ On jest żywo zainteresowany bliską relacją, intymną relacją z Tobą. On chce mieć relację z Tobą serce do serca. On chce mieć z Tobą relację miłosną. Nie bądź obojętny na miłość Boga. Nie bądź obojętny na miłość Boga, ponieważ tak naprawdę to właśnie Jego szukasz. Jeśli szukasz miłości, to prawda jest taka, że szukasz Boga, ale szukasz Go w niewłaściwych miejscach.